I think I was like this. Yeah. Alam. Alam na para po naman. Ikaw na mo la. Ha. Ikaw sa umulan. Nabangon ni asma na maka na. So, bangkinta yan ya ni Kai Milika. Ale, chmura się urwała. Wygląda jak tornado, a to po prostu taka chmura deszczu. No i my tam jedziemy w ogóle. No już nie pada. Więc to jest przed kręceniem całego materiału, już umawiamy się. Hello. You have a break, yeah. So this is from her? Yeah. Okay. Thank you for this. Blanket, yeah? Nie ma co ukrywać, pohajtałem się z dziewczyną, która kiedyś była żebraczką i powiem wam, że dużo historii będzie do opowiedzenia, to jest jedna z nich. Ciarki mam teraz na ciele. Ogólnie jestem pełen podziwu dla tej dziewczyny. Domyślam się różnych jakby archetypów myślenia, które będą na pewno w komentarzach reprezentowane przez różnych ludzi, różne osobowości. No ale ja robię swoje. Pochajtałem się z żebraczką i nie żałuję, jestem z tego dumny. Hello. Zajmo Angalan. What's your name? Życie mnie nauczyło, żeby przynajmniej starać się nikogo nie oceniać, szczególnie nie znając sytuacji danej osoby lub grupy. Zawsze staram się postępować zgodnie z tą regułą, ale niestety w przypadku żebraków bardzo często to było dużo trudniejsze. Ocena przychodziła nieproszona, automatycznie, jakby coś we mnie chciało poczuć się lepiej i mieć rację. Ocenić. Zawsze jak widziałem kogoś zdrowego i w kwiecie wieku, to myślałem sobie, no co takiego może być usprawiedliwieniem takiego właśnie wyboru, żeby zdolna do pracy osoba wybierała tą drogę. Wydawało mi się, że branie bez dawania jest niezgodne z zasadami wszechświata, a mimo tego dosyć często sam dawałem, szczególnie dzieciom i osobom starszym lub niepełnosprawnym. Po prostu ludziom niezdolnym do pracy. Nigdy i nigdzie wcześniej nie widziałem tylu żebrzących dzieci, co na Filipinach. Borykało mnie to, gdzie są ich rodzice, czy w ogóle ich mają i dlaczego te niewinne, malutkie istoty spędzają czas na ulicy, prosząc o pieniądze. Celem tego dokumentu jest odpowiedzenie na te i na inne pytania, próba zrozumienia umysłu żebraka. Tingga pag intay ka nga mati at again. Tingga iya ang ulang at awiya muan. I feel me. Usaya muan, usaya mahaling. Baham muan. Nawag sa loob. Bambal. So wala. Pagkasiyok naan. Kasi hindi pang ulang. Naumya ano, pinahalingan.
This is her stepdaughter. Her name is Andrea. Okay. And in orang batik kay masih dia ngamu atau alam. Angamu rosa. Pero ma taon atau makalumaan. Almare kalahatan di makalahatan apa makaya iya. Apa dai para sali sinagaw pagusah ibang mahira a nambal angamu kaya. Pamakaya iya ba? Nabok minsan na. Buat tilo ni kalahan. Abang matagbilanan pala nga mo. Paano ka niya nagaw? Sumiyan ba kaya sugod ang amo inaram? Alam kita kaon. Alam kita kaon. Alam kita kaon. Apilay dad ni. Aso ko din ako. Mga apilay dad ni. Mga 18 dad ni. Mga 18. Naurang, iya ba iya eh, sinaunay buat ba kaya budjak buat iya ito. Ano rin sa bayangam, kasamahan at awala? Iro kang takilak. Iya mano yan, iya may mukha may agtahe ka. Iya kang bombo, ano yung ako sabay para panahon ba iya eh. Ah, ang tud buat ni kitap na. Magay niya kasi ma. So kami kaki kay peke. Kaki kamanak kamanak na mang kamanak sayba ina nui ataw ina inaan ang amo sa bataw ania trabaho kaya ng alam alam ang amo ya bay tag na kami ay bay hinang si kami ara na buat ay bay ang karang chali mak kami makusay balikan palina magnik mang kau ti mata ulang bay sangay na alam bay sinagaw lahat alam bay magsagaw giya pagkau ti daloy pati kay pagsagaw na mga amoy agsagaw gi. Ang ano ba? Ang alaman ni ako pangkakan na. Kaya pa, kaya. Alam ni kay takala makamili ka niya. Nabuhat kay. Nabang kambala nga mo. Walang makaw. Sana pinunong pa. Habib sana malungo. Nay kang malanangan. Ano yung mahanurin? Aldain. Alam kami aksaan na nga makanman. Kain na orang. Minsan bayi. Minsan dangkuri. Wala na tatapa. Yan di kay tu anito. Ina urang. Siga mi tu buat dinabili. Ang school atau bina school gi. Sekolah na. Ay gusto nui. Uy. Bilangay nurse, police. Nabangan yung pananggas. Seaman atau ay. Seaman sa future seaman. Pilay dad nui. Kay, Rudis. Ay gusto no future soon eh. Doctor. So, we have doctor also. Pila edad no eh. Grade pila kay. Grade 2. Oo, kay ito.
Kai, saya pangandiran. Ang school. Pila, gitu lah. Dah hancur. Gitu tak kai lah. Kai Luna. Ailing di pangon saya pangon ni. Ai, apa rak kau ketilu? Anjili. Pila na edad ni? 12. 12 grade pila. Ang anak ko dito, grade 2. Bang soon, na gusto ni. Simon, susa si woman. Si woman. Kaya lang. Oh, iya, 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 ito. Ang dolphin nila rin. So, na'y gusto nyo eh. Alam. Alam na para po naman. Aki, ang amo lang. Ha? Ika, sa umulan. Nabangan niya, asba na maka na. So, bang kintahay yan niya, ni Kai Milikan, Sony. Doktor, yuk naik. Susa, lang posing kamu atau trigo? Relatif. Ia naikin proud bajau. Proud bajau. Proud bajau. Proud bajau. Kami mun naik. Nangai hug nak penek di pangamu. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are falling out. Future is bright. Oh, you and I, we got it. Mamy wspólny posiłek, ja mam mega frajdę, mam nadzieję, że dzieciaki też i ci ludzie tutaj również. Tutaj na drzewie suszą się ich ciuchy. To tak wyglądało, jakby coś przypadkowo wisiało, przepraszam, wygląda, ale to są ciuchy ludzi z tego plemienia. Yeah. You speak English well, yeah? Yeah, what's your name? What's your name? Lina, mi completo address. No, no address, name. My name is Lina. No, neither. But she's a. Kaya kumailok na name is with address with number 3. Really? She cannot be lost. Okay.
kończymy jeść, no i czekamy na statek. Tam przypływa statek i jak przypłynie statek, to oni pójdą no, prosić o pieniądze ludzi wysiadających ze statku. I zobaczymy, jak jeszcze będzie to wyglądać tutaj. Będę po prostu nagrywał ich no, takie normalne, codzienne życie. Po wspólnej kolacji przenieśli bazę z miejsca, w którym siedzieli wcześniej, blisko straganów z jedzeniem, do miejsca, gdzie spędzą noc na ulicy, śpiąc na kartonach. Mimo tego, że mają domy, to często śpią jak bezdomni. Zostają na noc w innych miastach, gdyż za daleko i zbyt drogo, by wracać się przespać, skoro jutro jest kolejny dzień żebrania. Zawsze wybierają miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Tej nocy przypływa duży statek z setkami osób z wyspy Mindanao. Jest to idealne miejsce do proszenia o pieniądze. Działa to następująco. Rodzice zostają z tobołkami i dobytkiem w miejscu, gdzie wszyscy będą spać, a dzieci idą do portu żebrać. Dlaczego dzieci? Bo ludzie są dużo bardziej skłonni dać dzieciom niż dorosłym kobietom. Bo dzieci nie mogą pracować, a kobiety mogą, bo dzieci bardziej szkoda i więcej im się da. Można się zastanawiać, czy te dzieci są krzywdzone i wykorzystywane. Definitywnie na takie nie wyglądają. Gdybyśmy się ich zapytali, pewnie by nie zrozumiały, co mamy na myśli. W końcu dla nich to zwykła codzienność. Oczywiście nie staram się usprawiedliwiać całego procederu, gdyż sam mam bardzo mieszane uczucia. Ale obserwując tą grupę żebraków, zauważyłem coś bardzo dziwnego. Wręcz niewiarygodnego. Zarówno dorosłe kobiety, jak i te maluchy są szczęśliwe. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo obserwuję to plemię już prawie 2 lata. Te starsze panie miały to samo zadanie, jak były dziećmi. Kilkadziesiąt lat temu to one chodziły i prosiły obcych o pieniądze. Można powiedzieć, że rodzinny biznes. Prawda jest taka, że to plemię nie żebrało zawsze. To zaczęło się jakieś 50-60 lat temu i spowodowane było bardzo szybkim przyrostem populacji Filipin, przez co jest coraz mniej ryb, a coraz więcej rybaków. Ci ludzie żyli na morzu w zgodzie z naturą przez ponad 1000 lat. Kobiety zajmowały się domem i rodziną, mężczyźni łowili ryby, wydobywali perły i zapewniali byt. Ludzi z tego plemienia można porównać do rdzennych Indian w USA. Którzy również zostali zmuszeni do całkowitej zmiany sposobu życia. Rząd filipiński niestety nie robi wystarczająco dużo, aby zapewnić tym dzieciom edukację i przystosować ich do życia w społeczeństwie. Plemię Badział ma własny język, własne slumsy i własny tryb życia. Łatwo jest oceniać, trochę trudniej zrozumieć i pomóc. Następnym razem, jak zobaczysz żebraka, to postaraj się tak jak ja. Uśmiechnąć się i powiedzieć cześć. A to, czy dasz pieniądze, czy nie,
to już twoja sprawa. Oni się nie obrażą, jak nie dasz, a ucieszą, jak dasz. Moja żona ukrywała przede mną fakt, że sama również była żebraczką. Dopiero pół roku po ślubie odważyła się powiedzieć prawdę. Nie dlatego, że jest kłamczuchą, po prostu wstydziła się i bała, że będę ją widział przez ten pryzmat. Nie miałem do niej pretensji, to zrozumiałe, że o takich rzeczach nie mówi się łatwo, szczególnie na pierwszych randkach. Mieszkamy ze sobą już prawie 2 lata i pomimo wielu trudów i problemów wynikających z tego, że pochodzimy z dwóch całkowicie różnych światów, to nie żałuję swojej decyzji. Oboje się od siebie bardzo dużo uczymy i wierzę w to, że właśnie dzięki ogromnym różnicom będziemy wspólnie wzrastać, wspierać się i uzupełniać nawzajem. Przepraszam za słabą jakość obrazu i dźwięku, ale kilka dni przed kręceniem materiału zepsuła mi się kamera i musiałem nagrywać dużo gorszym sprzętem. Mam jednak nadzieję, że treść i przesłanie tego filmu wynagrodzi braki w jakości. Five.
One more, yeah? 500 more? 300. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you. Good night. Żegnamy się z dzieciakami. To one bye-bye. Cały czas na ulicy. Pamiętam, kamo o tarong tulanie a jeep. You're welcome. So what is your first memory as a beggar? As a beggar, the first memory was when we're sleeping on the street and then they throw us fireworks. You mean petarda in Polish? This like the noise? Triangle. Triangle, but it's make noise? Yeah. It makes noise. And the people who is not from your tribe were throwing. But you're sleeping on the street, yeah? Yeah, it can make noise and it can burn. Yeah, yeah. But that was New Year's Eve, yeah? Yeah. That was right. New Year's Eve. And you said before that this is the worst experience you had as a beggar. And also this is the first experience you had as a beggar. The first that you remember. Yeah. So before that day you were begging in front of ICM, in Tagbilaran? In Tagbilaran and in front of ICM, I was begging everyone. Yeah, on a New Year's Eve, yeah? Well, New Year's Day. New Year's Eve. 31, yeah, yeah. It's a New Year's Eve. New Year's and Eve. Then you go to sleep the same night at 9 p.m. Yeah. That's like 3 hours before midnight. Not even celebrating, yeah? Yeah. You are already tired with your family from begging? Yeah. You were with your... We were like, okay, so it's already dark and there's like no people, like, because they already home, yeah. Ah, because they were, you were begging in front of the mall, yeah? So yeah. People go out from the mall, from shopping, and you are asking for money on a New Year's Eve, because a lot of people going to shop that shopping. Day. Okay. So that was the worst, yeah? That was the worst. You woke up in the middle of the night because people throw triangle fireworks to us at and... You. Okay, so it's not really pleasant memory as the first one that you have. Yeah. And the best experience, what was that? The best experience was when the time that there was a sandugo here. I can't remember what was that time, but there was a sandugo here and that was the best time because a lot of people in evening. Yeah, even in evening they are like still walking there in the port because they were celebrating sandugo right there. And yeah, there is a lot of like small stores selling foods, any foods kind, yeah, like a lot is barbecue, yeah. And then, you know, we beg and they give us food. That was so nice, like straight that time that when there was sandugo. Every night we eat barbecue and it was the best. So it's unusual for Bajau people yeah. to eat barbecue every night, yeah? It's like a celebration, yeah? Yeah. So actually the worst experience was New Year's Eve because people treat you bad. Yeah. And the best experience was sandugo because people treat you good, yeah? Yeah. It wasn't even how much money you receive. It wasn't related to money. It yeah. was how people treat you, actually, yeah? So that's a big lesson. And a spontaneous question. Can you say that you learn something being a beggar about life, about people, about yourself, about anything? Well, let's just say being a beggar. Yeah. When the time that I recorded this, we recorded this with you in Hagna. Yeah, I felt it inside me that when that was me as a child, yeah, as a child, it's like you begging, yeah, you can see there was no sleeper and that day it's so hot. Yeah, you, my experience, it was
you know, you can burn your feet, and it's still in my mind a lot of like that. Every time I see beggars, it's popping out always. Like it's what? It's always coming to my mind that, you know, when I was a beggar, it's so hard, especially you don't have money earning, yeah. For example, because you are walking everywhere and without sleeper, and it's so hot, your feet gonna burn, and well, sometimes you cannot eat for lunch because there's no money for food, something like that. So, from your experience, life as a beggar is a hard life, yeah? Yeah, so hard life. You were also studying, yeah? At the same time. Like, at day you were studying, and sometimes after studying you were begging, yeah? Yeah. Or on the weekends, yeah? On the weekends we beg since morning, go home, evening. So, from the morning till the evening you beg, in the evening go home. Yeah. And sometimes sleep where sleep you were begging, yeah? On the street. Yeah. And the worst you said was when you still didn't have a house when you came from Zamboanga. And then we sleep at the boat. At the small boat, yeah. No roof. And you said there is many of you, so not enough space for everyone to sleep on the boat. Yeah. Some is waiting outside the boat and not sleeping or sleeping. Mm. No, they just sitting, you know. Sitting. And still in the boat, but they are sitting. Sitting. Yeah. And cannot sleep because sitting, yeah? So what, you change in the middle of the night? Yeah. And how does something it work? Something like that. Like, we wake up in the middle of the night and then we change for our sister to sleep. Ah, so... To let them have a sleep time. Okay. Okay. Yeah, but actually my question was like, what did you learn? What did I learn? Yeah, did you learn anything about yourself, about the people? I learned a lot. Because, for example, I learned about the money. Yeah, it's not easy to find the money, even 1 peso. Even 25 cents, as you can see. I learned about struggling for survival. That's... You learned how to survive? Yeah. Well, even it's worse, let's say, yeah, but while I'm here, still alive. Were you scared about your life at any point? Like sleeping on the streets or? Well, the time that they were throwing us fireworks, because we thought that that's a gun, you know, like somebody's shooting, and it's scary, you know, like what is happening. And then, you know, that the time that was so scared. So how did you perceive people? Like, you know, you are beggars, and outside of your environment there is other people who is not beggars. Can you say you learned something about the people in general? Is people good or people bad, or most of the people like? Well, the people, you know, it depends on you also. Yeah. Like, for example, they say there is some other beggars that if you're not gonna give them, they're gonna slap your ass, something like that. They're gonna be aggressive. Yeah. I've seen that aggressive. In Dumaguete last weekend, the kid about 8 years old was aggressive to a student that didn't give him money, and that was first time I see a beggar do that, and that was really unpleasant to witness. That's also the most important. Well, even the people gonna give you or not, you should be thankful, you know. Because there is some other people that gonna give you. If you treat like they, for example, they're not gonna give, so just go. There's nothing gonna lose. Yeah. Did you feel like a victim, like pity, like unhappy, or how did you feel as a beggar? Like, well, it was a fun life, something like that, because you know,
yeah, I just feel a fun life. I don't know why I felt like that. I don't feel like victim or something. My mother and father not working, so what? And my father, you know, going to fish, and sometimes there is no fish. So we need to survive. I remember you told me once that, you know, there were times you didn't have much, you were eating just rice, maybe with ketchup, but you still praying and be thankful to the Lord that at least there is rice and at least that you are alive, yeah? Yeah, the most important is there is rice, because you can eat the rice with the salt, rice with the oil and soy with sauce. With anything, yeah. Yeah, you can eat the rice with anything. Rice will make you full. That's the most important for food for us. Would you like to say something to the people from your perspective about, you know, beggars or anything? Well, I just hope that they're gonna respect beggars. Because it's so hard. I know it's not nice that you're just gonna beg, you know, for the money. But you don't know what and how they're gonna use the money for. So don't judge the beggars. There is a saying, don't judge the book by its cover. So I hope, that's the most that I hope, is respect beggars. So it's probably because you felt disrespected many times, yeah? Yeah, a lot. Okay. Okay, thank you. Sorry, too emotional. Well, life. Siemanko, jestem tutaj z iJane i z członkami jej plemienia i kręcimy dokument o tym plemieniu po części, o żebraniu w tym plemieniu i o tym, w jaki sposób to się odbywa i dlaczego ci ludzie wybrali, czy wybrali taką drogę, czy nie wybrali. Ci ludzie tutaj są, no, żebrają tutaj w tym miejscu. No i z tego będzie materiał na YouTube niedługo. Teraz będziemy mieli wspólny posiłek, już jesteśmy po wstępnych wywiadach i rozmowach i teraz będzie tylko do nagrania tylko ich, po prostu jak wygląda ich żebractwo tutaj w tym miejscu. A o tym, dlaczego to robią, czy pamiętają czasy, kiedy to plemię było jeszcze nie żebrające, może babcia pamięta którejś z tych kobiet, to wszystko będzie na YouTube. No i będziemy mieli wspólny posiłek. Te panie nie jedzą mięsa, jedzą tylko ryby, bo są muzułmankami. Więc kupiłem im ryby, a dzieciaki czekają na to, co z grilla będzie przyniesione. Tam grillują dla nich. W ogóle myślę, że bardzo, bardzo ciekawy materiał z tego będzie, bo mega interesujący temat to jest. No i to, jak ci ludzie są traktowani, postrzegani i jak oni sami się też czują w tym wszystkim. No. No i tyle. Zapraszam na YouTube, Ucieczka do Raju, tak samo jak na Instagramie. Pozdrowionka. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ogólnie wcześniej w tym miejscu byliśmy kilka razy i nie chcieli sprzedać ryżu tym dzieciom, więc musieliśmy im kupić my. A teraz robimy wspólną wieczerzę. A Jane marzeniem było, żeby mieć kamerę taką, co można sobie przerzucić przez szyję. No i teraz taką kamerę nosi. O kamerze później, kiedy indziej. I o jej vlogach też. Niedługo. No, cały czas jest sytuacja kiepska, potajfunowa i problem z prądem. Cały czas nie ma prądu. 3 tygodnie już ponad.
wody też nie ma i z internetem są też mega problemy. Dlatego tak na YouTubie nic nie ma, a film jest cały czas weryfikowany od 3 tygodni już. I dzisiaj zrobiłem drugą wersję tego samego filmu i spróbuję go wrzucić jeszcze raz, bo wycinałem to, co możliwe, że YouTube uznał za niestosowne. No i możliwe, że dzisiaj się uda wrzucić ten film. Znaczy nie ten kręcony tutaj dzisiaj, tylko o tajfunie. To, co ja zauważyłem z takich jakby wizualno-estetycznych rzeczy na temat tego plemienia, to to, że ludzie się w nim bardzo szybko starzeją i osoby, które mają powiedzmy 60 lat, wyglądają na lat 80. I to jest ciekawe. Zastanawiałem się, czy to dlatego, że żyją w trudnych warunkach, czy stres, czy życie na ulicy gdzieś tam w dużej mierze, bo oni śpią na ulicy, jak przylatują tutaj, żeby żebrać, przyjeżdżają, to śpią na ulicy. Są tutaj na przykład tydzień czasu i śpią normalnie na kartonach z tymi wszystkimi dziećmi. No i po tygodniu takiego żebrania wracają do siebie na wioskę i tam mieszkają w takich warunkach, w jakich wiecie, w jakich mieszkają. Także możliwe, że to wpływa na to, jak wyglądają. What's up? Siema. Siema. I'm good. So happy. So happy. Already know how to speak Polish. Yeah. Yeah. Dzień dobry as well.